No i co tam ciekawego wyczytałeś? No patrzę po prostu, co wynika z tych analiz gospodarki amerykańskiej. Nie wiedziałam, że interesujesz się ekonomią. No, chyba, że jesteś na tropie jakiejś afery finansowej. Nie, no raczej nie. Ale znalazłem coś zaskakującego. No. Czy uwierzysz, że wśród 1000 największych korporacji amerykańskich dziś na początku XXI wieku jest firma należąca do Zakonu Rycerzy? Z trudem. No ale to chyba nie dziwne, że zakony rycerskie kojarzą mi się raczej z krzyżakami, templariuszami niż gospodarką amerykańską. Trzeba zacząć od tego, że kościelne zakony rycerskie powstawały na fali wypraw krzyżowych w XI i XII wieku w Królestwie Jerozolimskim. Niewielu jednak pamięta, że aż do wczesnego średniowiecza kościołowi towarzyszyło przekonanie, że spośród wszystkich ludzi stanu świeckiego to właśnie rycerzom najtrudniej będzie osiągnąć zbawienie, bo przecież trudno łączyć prawdę Ewangelii z walką. No jak się jednak okazało, powstanie tych zakonów wiele zmieniło w tej kwestii. Zakony rycerskie powstałe w Królestwie Jerozolimskim były zorganizowane na wzór zakonów mniszych. Jednym z najstarszych zakonów rycerskich był zakon templariuszy, czyli zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona. Trzon zakonu stanowiło rycerstwo francuskie. Innym znanym zakonem byli joannici, potocznie nazywani szpitalnikami. Zakon zorganizował pierwsze szpitale w Ziemi Świętej, dając tym samym podwaliny współczesnemu szpitalnictwu. Kolejny zakon, który spełniał ważną rolę w Jerozolimie, to potocznie nazywany zakonem bożogrobców, zakon kanoników regularnych stróży świętego grobu jerozolimskiego. Zakon stanowił rycerską kapitułę opiekunów grobu bożego, kolejny średniowieczny zakon, którego wpływy objęły w zasadzie całą ówczesną Europę, to zakon szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znany nam wszystkim z sienkiewiczowskich powieści jako krzyżacy. Jaka jest najkrótsza siłą rzeczy historia wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej? Znakomity XIX-wieczny historyk Julien Michelet, pisząc o wyprawach krzyżowych, stwierdził, co następuje. Dawno, dawno temu dwie połówki ludzkości, chrześcijaństwo i islam, straciły się z oczu. Gdy za sprawą wypraw krzyżowych ponownie odkryły się, to co zobaczyły, przeraziło je. Wyprawy krzyżowe trwały 200 lat. Były czymś w rodzaju desantu wojsk chrześcijańskich na zupełnie inny teren. Teatr działań wojennych tak naprawdę przeniósł się na obszar neutralny, byśmy powiedzieli, dla samej Europy chrześcijańskiej. Co się dzieje później? No, kiedy zabrakło wypraw krzyżowych, tak naprawdę mamy do czynienia z atakami, z inwazją muzułmańską na Europę Południową. Czy możemy powiedzieć, ile dokładnie było wypraw krzyżowych? Zasadniczo mówi się o 7, ale w okresach pomiędzy poszczególnymi tymi zasadniczymi wyprawami krzyżowymi miały miejsce mniejsze. Częstokroć drogą morską udzielano pomocy także i w kwestiach związanych z logistyką. Dzisiejsza perspektywa oceny historycznej wypraw krzyżowych i ówczesna to były dwie różne oceny? Jest jakaś rozbieżność i pęknięcie między nimi? Ja myślę, że są różne oceny, bo to jest nie tylko ocena współczesności, ale ocena ze względu na to, skąd patrzymy na wyprawy krzyżowe. Jeżeli na przykład na wyprawy krzyżowe patrzymy z perspektywy muzułmańskiej, to jest to oczywiście przykład takiego agresywnego chrześcijaństwa, które próbowało zniszczyć islam. Jeżeli patrzymy na wyprawy krzyżowe na przykład z punktu widzenia kościoła prawosławnego, to jest to przykład kolonizacji kultury łacińskiej. I do dzisiaj, zarówno w podręcznikach arabskich w Ziemi Świętej, czy w całym obszarze arabskojęzycznym, czy w tekstach, w badaniach, wypowiedziach zwierzchników kościoła bizantyjskiego, czy to jest kościół grecki, czy kościół usytuowany w Ziemi Świętej, jest jednoznacznie negatywna ocena wypraw krzyżowych. Do tego stopnia, że jest to pewien mur, który sprawia, że tam na miejscu w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie łacińscy nie mogą się porozumieć z chrześcijanami bizantyjskimi, czyli prawosławnymi, greckimi, z tego powodu, że tamci uważają, że jest to pewien grzech Zachodu nie do wybaczenia, który zniszczył także ich kościoły, ich struktury, ich państwo. Czy możemy, że te wyprawy krzyżowe rzutują na jak najbardziej tu i teraz, jeszcze w naszych czasach? Oczywiście, że rzutują. W sposób bardzo namacalny. Ale one rzutują jeszcze głębiej, bo na przykład jeżeli rozmawiamy w Ziemi Świętej z chrześcijanami, nawet z katolikami pochodzenia arabskiego, czyli lokalnymi, nawet z hierarchami, proboszczami, czy nawet patriarchą łacińskim Jerozolimy,
to oni bardziej się czują związani z kulturą arabską, z tą kulturą krwi, z której wyrośli rodzimią, niż z kulturą zachodu, która dla nich jest elementem zewnętrznym. I w zasadzie oni się bardziej utożsamiają z ofiarami tychże wypraw krzyżowych, niż z tymi racjami, które sprawiły, że do wypraw krzyżowych doszło, że Kościół łaciński, Kościół zachodu Europy przybył z orężem, aby bronić grobu pańskiego. Ja myślę, że wyprawy krzyżowe są troszeczkę przecenione w wieku XX, XXI mimo wszystko. Dlaczego tak uważam? Ponieważ musimy pamiętać, iż świat muzułmański ówczesny rozprzestrzeniał się na gigantycznych obszarach, od Atlantyku tak naprawdę po Ocean Indyjski. Patrząc na to z perspektywy przede wszystkim świata chrześcijańskiego, można przyjąć tezę, że wyprawy krzyżowe były czymś absolutnie znaczącym. Jednak twierdzę, że świat muzułmański w okresie samych wypraw krzyżowych nie uważał krzyżowców za jakichś wyjątkowych wrogów. Generalnie rzecz biorąc, no, widoczne są i sojusze zarówno chrześcijan ze światem muzułmańskim, vice versa. Ale jednak dotknęły Jerozolimy, czyli dotknęły jednego ze świętych miejsc islamu i to dla nich było pewnym wyzwaniem, żeby odzyskać. Poza tym, no, jeżeli mówimy o islamie, to musimy cały czas pamiętać o tej koncepcji wielkiej ummy, czyli wielkiego świata islamskiego, czyli terytorium, które ma się poszerzać, a nie być oddawane komuś innemu. Z punktu widzenia islamu chrześcijanie są poganami, są niewiernymi. A z czego i dlaczego zrodziła się idea powoływania zakonów rycerskich? To, co jest fenomenem zakonów rycerskich, to niewątpliwie próba pogodzenia czegoś, z czego się nie da pogodzić. Tak jak się nie da pogodzić wody z ogniem, tak samo nie da się pogodzić ideału mnicha z ideałem rycerza. Tak? Gdyby te dwa ideały wzajemnie wykluczają się, a jednak próbowano to uczynić w średniowieczu. Głównie za sprawą wielkiego mistyka, wielkiego filozofa średniowiecza, świętego Bernarda z Clairvaux. Dlaczego tak się stało? No, myślę, że powodów jest wiele, ale jednym z podstawowych, zasadniczych niewątpliwie jest to, że rycerze ówcześni jako stan dopiero krystalizowali się. To jest właściwie tak naprawdę grupa jeszcze wojowników. To jeszcze niedawno byli wikingowie, to jeszcze niedawno byli barbarzyńcy, którzy tak naprawdę dopiero przechodzą przez ten etap cywilizowania się wzajemnego. I efektem tego jest stworzenie właśnie Miles Christi, rycerza chrystusowego, który no, byłby w stanie pogodzić ze sobą, prawda, ideały, wartości chrześcijańskie, jednocześnie z wartościami rycerskimi, które później zostały zdefiniowane w kodeksie rycerskim, a tak naprawdę jeszcze później, prawda, w kodeksie dżentelmena, powiedzmy sobie w zasadach, którymi rządzą się sportowcy. Ochrona Ziemi Świętej, opieka nad pielgrzymami przybywającymi do grobu pańskiego, opieka medyczna nad pątnikami. To były te główne wspólne zadania, do wypełniania których powoływano zakony rycerskie. No ale zobacz, chociaż początkowo zakony rycerskie podążały jedną drogą, realizując te same cele, to historia sprawiła, że późniejsze ich losy ułożyły się no, bardzo różnie. Historia większości średniowiecznych zakonów rycerskich była bardzo burzliwa. Niektóre z nich zdołały utworzyć nawet własne państwa. Zakon krzyżacki w Prusach i Ziemi Świętej, Joannici na Rodos i na Malcie, a Lazaryci w Akce. Najbardziej tragicznie zakończyła się historia templariuszy. Zakon został skasowany na soborze w Wiennie w 1312 roku, a ostatniego wielkiego mistrza templariuszy Jakuba de Molay spalono na stosie. Z czasem, kiedy znaczenie kościelnych zakonów rycerskich zmalało, coraz częściej reaktywowano ideę tworzenia świeckich zakonów rycerskich. Podlegały one królom i możnowładcom, którzy tworzyli ich statuty. W XXI wieku w Polsce dynamicznie rozwija się ruch rycerski, skupiający obecnie wiele bractw, do których należeć mogą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. A może mi pan powiedzieć o swoich osobistych powodach, dla których jest pan członkiem Bractwa Rycerskiego? Zawsze pasjonowało mnie walki rycerskie, pasjonowało mnie jak ludzie kiedyś żyli, jak sobie radzili. Ponadto miałem bardzo fajnego, bardzo przyjemnego i takiego profesora od historii w podstawówce, który po prostu bardzo umiał fajnie zachęcić też do historii, do tego jak to wyglądało kiedyś. Które z
wielkich średniowiecznych kościelnych zakonów rycerskich przetrwały do dziś? Joannici, zwani kawalerami maltańskimi, także zakon bożogrobców, przetrwał też zakon lazarytów, ale to jest mniejsze, on ma znaczenie. No i to, co bardzo może być ciekawe, przetrwał zakon krzyżacki na terenach Rzeszy Niemieckiej, tych, które nie przyjęły protestantyzmu. Przetrwały domy zakonu krzyżackiego i ten zakon do dzisiaj istnieje, ma swoją siedzibę władz w Wiedniu. Chciałbym tutaj uściślić nazwę zakonu joanitów i zakonu maltańskiego. Otóż Maltańczycy, joanici i członkowie zakonu świętego Jana w kościół anglikański. To wszystko wywodzi się od joanitów, tylko joanici dzisiaj są protestantami. A katolickim ramieniem tego zakonu świętego Jana to są Maltańczycy. Wyjaśnijmy sobie, jaki jest statut? Czy to są rzeczywiście teraz zakony rycerskie, czy to jest tylko kwestia nazewnictwa? Jeśli chodzi o zakon krzyżacki, to on jakby składa się z dwóch części. To znaczy jedna to są rzeczywiście zakonnicy i to są księża. I co ciekawe, są też zakonnice siostry zakonu krzyżackiego. Oprócz tego zakon krzyżacki ma swoich takich członków honorowych, tak zwanych familiares, czyli osoby żyjące po świecku. Jeżeli chodzi o zakon bożogrobców, to on w większości składa się z osób właśnie, które otrzymują honorową godność rycerza, kawalera grobu świętego. I w tych zakonach są też damy. W każdym z tych zakonów jest kilka stopni kawalerów i dam. Zakon maltański jest jedynym zakonem, który ma prawa państwowe, to znaczy wielki mistrz zakonu maltańskiego jest kimś w rodzaju prezydenta. I on ma swoją radę suwerenną, która jest odpowiednikiem rządu. W 98 krajach ma swoje placówki, ambasady bądź też przedstawicieli swoich. Jeżeli chodzi o ambasadora Polski, to jest to pani Suchocka, która jest równocześnie ambasadorem w Watykanie. Jak dzisiaj wygląda los tych zakonów? Czym się zajmują? Wszystkie zakony pomagają ludziom będącym w potrzebie. Na całym świecie w tej chwili są organizowane akcje, bądź to z powodu trzęsień ziemi, huraganów i tak dalej. Jeżeli chodzi o dzieła zakonu maltańskiego, to na przykład w Polsce jest przychodnia w Poznaniu na Wyspie Malcie, tam jest zresztą najstarszy kościół maltański. W tej przychodni są przyjmowane kobiety z całej Polski nieodpłatnie. Jest też ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin w Krakowie. Niezależnie od tego są służby maltańskie i w Polsce działa Maltańska Służba Medyczna od 1990 roku. Założona na wzór służb maltańskich w Irlandii. Zadaniem głównym tych służb to jest zabezpieczanie medyczne wielkich zgromadzeń, imprez, przede wszystkim kościelnych, ale także i świeckich. Co jest jeszcze ważne, to że te służby działają wyłącznie na zasadach wolontariatu. Jest też drugi dział służb maltańskich i także joanitów, który dąży do jak najszerszego nauczania w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W ogóle można powiedzieć, że zakon maltański wrócił do korzeni, do szpitalnictwa. W Polsce nie ma ściśle określonego szpitala maltańskiego, ale jest część szpitala w Olsztynie na przykład, to jest oddział paliatywny prowadzony przez Maltańczyków. Wróćmy do pozostałych zakonów. Czym one zajmują się dzisiaj? Bożogrobcy zajmują się szkolnictwem, przede wszystkim na terenie Bliskiego Wschodu. Oni większy nacisk kładą na troskę o to, co się dzieje w Ziemi Świętej. A jednak, bo mówi się, że bożogrobcy raczej zorganizowali się i być może w dzisiejszych czasach działają bardziej dla splendoru. Takie panuje przekonanie. Znaczy, no, oczywiście daje to pewnie jakieś splendory. Do zakonu bożogrobców przyjmowane są różne osoby wybitne, które w swojej działalności odwołują się do wartości chrześcijańskich. No tutaj
Mogę wspomnieć na przykład pana profesora Jerzego Wojtczaka, bardziej znana może powszechnie pani profesora Alicja Grześkowiak, która była marszałkiem Senatu, więc to są oczywiście wyróżnienia takie honorowe, które no, te osoby otrzymują z tej racji, że ich działalność no, spotyka się z uznaniem zakonu. Tu jeszcze można by podkreślić u Bożogrobców. To jest honorowe przyjęcie na członka, natomiast zakon maltański jednak przestrzega starych zasad, to znaczy trzeba udowodnić szlacheckie pochodzenie, ale już teraz w dzisiejszych czasach zmieniło się to o tyle, że mogą być także przyjmowani zarówno kawalerowie, jak i damy za wielkie zasługi dla zakonu. Między innymi członkami zakonu maltańskiego dzisiaj to są kardynałowie Descour w Rzymie, kardynał Macharski, kardynał Dziwisz. W Związku Polskich Kawalerów Maltańskich jest 157 osób, którzy są pełnoprawnymi członkami zakonu. Komu dzisiaj potrzebne są ideały rycerskie? Wszystkim. Rycerskość tych zakonów, o których mówiliśmy, jest niezwykle ważna, żeby pokazać światu, że jeszcze można inaczej. Można działać dla dobra drugiego człowieka. Ideały rycerskie. Miłosierdzie, braterstwo, jedność i patriotyzm. Krzysztof Kolumb i polisy ubezpieczeniowe na życie. Zgadniesz, o czym mówię? No, strasznie trudna ta twoja układanka. Nie wiem, chyba nie zgadzę. No to... Nie, poczekaj, mój drogi. Nie tak łatwo. Ja mam pewien pomysł. Kolumb... Polisa na życie. Co jeszcze? Braterstwo. No proszę, mam odpowiedź na twoje pytanie. Zakon rycerzy Kolumba. No ale tak to każdy by potrafił. Aha. Wiosną 1882 roku w New Haven w USA młody wikariusz ksiądz McGivney z kilkoma mężczyznami założył zakon rycerzy Kolumba. Obecnie zakon jest największą na świecie międzynarodową katolicką organizacją świecką skupiającą mężczyzn. Zakon zrzesza 1 700 000 członków. Na jego czele stoi najwyższy rycerz. Od początku istnienia zakonu najwyższego rycerza wybrano 13 razy. 1 października 2000 roku najwyższym rycerzem został Carl Anderson. W 2005 roku rycerze Kolumba rozpoczęli działalność w Polsce w odpowiedzi na zaproszenie prymasa Glempa, kardynała Macharskiego i arcybiskupa Dziwisza. 15 listopada 2007 roku honorowym członkiem zakonu został metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz. Po co powstał Zakon Rycerzy Kolumba? Zakon Rycerzy Kolumba powstał po to, żeby pomagać członkom tego zakonu przede wszystkim, po drugie społecznościom lokalnym, w których ci członkowie tego zakonu żyją, po trzecie kościołowi. Ale co to znaczy, że jest to zakon rycerski? To znaczy, że wyznajemy ideały rycerskie, że szczególną wagę przywiązujemy do sprawy honoru. Pomagać Kościołowi, co to znaczy konkretnie w praktyce, realiach XXI wieku? To znaczy, że jeżeli przedstawiciel Kościoła wśród nas, na przykład nasz proboszcz, bo głównie koncentrujemy swoją działalność przy parafiach, potrzebuje, żeby ktoś pomalował dach w kościele, albo zreperował drzwi, albo pomógł w zbiórce na jakiś szczytny cel, to my chcemy od tego być. Pan wspomniał o takich bardzo konkretnych, no i słusznie chwalebnych praktykach dnia codziennego, ale tak ogólnie rzecz biorąc, jakie cele realizują rycerze Kolumba dziś we współczesnym świecie? Cele rycerza Kolumba są zapisane w naszych statutach w 4 hasłach, które wyznajemy. To jest miłosierdzie, to jest jedność, to jest braterstwo i to jest patriotyzm. I takie są 4 stopnie tego zakonu. Zaczynamy od miłosierdzia, które rozumiemy także jako dobroczynność. Jako dzisiaj współczesnym językiem można by powiedzieć działalność charytatywna. Uczymy się dawać.
Drugie to jest jedność, że staramy się być razem, staramy się wspierać. Z tym się łączy braterstwo, że jesteśmy dla siebie braćmi. I czwarty stopień, najwyższy, to jest patriotyzm. Chcemy kochać naszą ojczyznę i uczyć się tego. Zakon rycerzy Kolumba w swojej duchowości stawia na mężczyzn. To jest zakon tylko dla mężczyzn, tylko dla katolików i tylko dla mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat. I ta duchowość mężczyzny przejawia się w tym, że mężczyzna według naszego założyciela i według naszych zasad nie zawsze jest typem kontemplacyjnym. Czasem jest tak, że mężczyźni wolą się wyrażać przez działanie, stąd też konkretne działania, które podejmujemy, które mają być owocem naszej modlitwy. Mówi się, że rycerze Kolumba zaangażowani są również w działalność biznesową, że prowadzą działalność polegającą na oferowaniu polis na życie. Jak to się w tej chwili przedstawia i skąd to się wzięło, jak historia tej idei? Historia tej idei jest właściwie związana z założeniem naszego zakonu. I pierwotną ideą tego zakonu była taka myśl księdza Magiwneja. Jeżeli umiera brat rycerz, który był członkiem takiej rady i pozostawił wdowę z dziećmi, to każdy żyjący brat składa się po $1 na tą wdowę. To był taki symbol. Dzisiaj mamy 1 700 000 członków i ta idea rozprzestrzeniła się bardzo. Myślę, że to jest zasadnicza kwestia, która szczególnie pod koniec XIX wieku wyróżniała tę inicjatywę od innych inicjatyw katolickich. A z biegiem lat, z biegiem wieków stworzył się taki ideał katolika, no w każdym razie w pewnych kręgach, który między innymi polegał na tym, że katolikowi nie bardzo wypada się bogacić, nie bardzo wypada mieć pieniądze. No i zobaczmy, że ta inicjatywa powstała właśnie w Stanach Zjednoczonych, czyli tam, gdzie katolicyzm musiał się zmierzyć z protestantyzmem. Ale nic złego w protestantyzmie nie ma w zarabianiu pieniędzy. I właśnie w Stanach Zjednoczonych, może trochę, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, jako taka konkurencja dla tego poglądu, powstaje inicjatywa, która pokazuje, nie, w katolicyzmie też możemy tego typu rzeczy robić. I do dzisiaj, na dobrą sprawę, ten zakon wyróżnia się właśnie tym, że jeśli słychać o nim więcej, to bardzo często słychać wtedy, kiedy finansuje różnego rodzaju działalność, finansuje wprost, to znaczy przekazuje środki. Oczywiście już legendą obrosły też te środki przekazywane na przykład bezpośrednio Ojcu Świętemu ze specjalnej kwoty, która na ten cel została przeznaczona. Nasz papież, czyli polski papież, w ten sposób otrzymał około $30 milionów, które w całości zostały przekazane na cele charytatywne. Wiemy też o bardzo dużym finansowaniu takiej działalności w Stanach Zjednoczonych. To są kwoty rzędu $150-200 milionów rocznie. Ale jak ta działalność, dobrze rozumiana działalność biznesowa, w tym działalność ubezpieczeniowa, krzewi się w katolickiej bądź co bądź Polsce? Bo jakoś no, nie słychać o szeroko oferowanych polisach ubezpieczeniowych. To nie jest fundusz otwarty dla ludzi z zewnątrz. Członkiem takiego funduszu może być tylko brat. W Polsce rycerze Kolumba zaczęli funkcjonować dopiero w 2005 roku. Także jest to dopiero początek tej działalności i w Polsce nie ma funduszu ubezpieczeniowego jako takiego. Właśnie dopiero będą to następne kroki. Także o tych funduszach mówimy wobec braci amerykańskich czy wobec braci kanadyjskich, którzy już mają tą tradycję no przeszło 125-letnią. Mówimy o funduszu ubezpieczeniowym, bo oczywiście kochamy podawać kwoty. On robi wielkie wrażenie, jeśli chodzi o warunki polskie, bo to było pod koniec 2007 roku ponad $70 miliardów. Tyle była wartość tych wszystkich polis. To są oczywiście duże pieniądze. Ale znowu na tle tych największych instytucji ubezpieczeniowych, które dysponują kwotami kilkuset miliardów często dolarów, no inna sprawa, że 2008 rok troszeczkę zmienił te realia, no to też nie jest jakiś olbrzymi fundusz. Pamiętajmy o tym, że to jest fundusz oczywiście pomocowy, oczywiście dla braci, ale jednak też fundusz, który musi się kierować realiami biznesowymi. No i my jesteśmy małym rynkiem, więc wchodzenie od razu do takiego kraju jak Polska, do kraju, które dopiero zaczyna, które dopiero wchodzi na tą drogę gospodarki rynkowej, chociaż też nie wiadomo, jak ona będzie wyglądała za 3 lata właśnie w związku z tym kryzysem 2008 roku, byłoby bardzo ryzykowne. Także myślę, że to nie jest tak, że zakon jest opóźniony. Ja myślę, że dobrze, że mamy w tej chwili już 700, tak, w tej chwili braci. Myślę, że jest szansa, żeby w perspektywie 5 lat pojawiła się też działalność taka stricte biznesowa. Ale wiem, że już mocno działacie Państwo, jeśli chodzi o właśnie jakieś akcje charytatywne. Tak, ja chciałem powiedzieć, że fundusz ubezpieczeniowy jest tylko pewnym narzędziem realizacji naszego celu. To jest pomoc braciom. Naszym celem nie jest robienie biznesów. Naszym celem jest dzielenie się tym,
co mamy i jeżeli będziemy takie środki pozyskiwać, na przykład prowadząc działalność gospodarczą, no to będzie ta działalność gospodarcza, czy prowadzenie tej działalności tylko sposobem zdobywania jakichś dóbr, którymi się będziemy chcieli dzielić. Naszym celem jest wspieranie dobrych inicjatyw katolickich. Rycerze Kolumba tkwią bardzo mocno w wartościach duchowych, w Ewangelii, czymś ponadczasowym, ale z drugiej strony bardzo przenikliwie obserwują tu i teraz, co się dzieje, ponieważ program ubezpieczeniowy Rycerzy Kolumba jest jednym z najwyżej notowanych w Ameryce Północnej. Jak to się stało? Trudno powiedzieć. My nasz program ubezpieczeniowy po prostu realizujemy po pierwsze według zasad fachowości. Dla nas też taką ideą jest, że katolik po pierwsze może być fachowcem, katolik może być człowiekiem sukcesu, katolik może dobrze wykonywać swoją pracę. I tak się stało, że nasi bracia, którzy zajmują się tego typu działalnością właśnie ubezpieczeniową, tą pracę starają się wykonywać dobrze. Druga rzecz, którą też pragnę podkreślić, to jest właśnie etyczność. My nie mamy inwestorów w naszej firmie. Nie mamy nikogo, o kogo byśmy musieli zabiegać. Nasze zyski są przekazywane na cele charytatywne i działalność kościelną. Mamy specjalny fundusz Vicarius Christi, pozostający w dyspozycji Ojca Świętego. Między innymi finansowaliśmy remont Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie i wszystkich czterech głównych rzymskich bazylik. Kaplicę Sykstyńską, wspomagamy Radio Watykańskie. To tak, jeśli chodzi o globalny zasięg naszego działania. Nasza działalność jest bardzo ostrożna i co roku obserwujemy progres. To w tym sensie można powiedzieć, że też nasz fundusz odnosi sukces. A czy obecny kryzys finansowy, który idzie taką falą od Stanów Zjednoczonych, skąd Rycerze Kolumba biorą swój początek, no nie zagrozi całemu kapitałowi Rycerzy Kolumba? Na razie nie. I nie ma takich przesłanek, żebyśmy mogli powiedzieć, że nasz fundusz, nasza działalność ubezpieczeniowa w jakimkolwiek stopniu jest zagrożona właśnie przez to, że my nie lokowaliśmy w te źródła, które spowodowały dzisiejszy kryzys. Podobnie było w latach 80. przy kryzysie w Stanach. Tak samo nasze fundusze nie doznały żadnego uszczerbku. Także my mamy tutaj pewne doświadczenia. Także. Czyli można powiedzieć, że w działalności biznesowej no ten czynnik nadprzyrodzony jest jednak szalenie istotny. Proszę bardzo, Rycerze Kolumba mówią, że ich kryzys nie tyka, bo mają dobre układy. Może tak być. Może tak być. Modlimy się długo nadzieję, że dokładnie. To jest nasza tajemnica. Ale to w takim razie rzeczywiście Pan Bóg dał mądrość, żeby w pewne rzeczy nie wchodzić. Ja myślę, że trochę może żartobliwie, podobnie jak Warren Buffett, bo tak naprawdę on dzisiaj wychodzi obronną ręką z tego, co się dzieje, czyli najbogatszy inwestor świata. Muszę sprawdzić, czy nie jest Rycerzem Kolumba. Może jest Rycerzem Kolumba. Myślę, że oczywiście zakon odczuje trochę ten kryzys. Nie ma takiej możliwości, żeby nie odczuł. Ale zobaczmy teraz na podmioty finansowe, które dzisiaj w związku z tym kryzysem ulegają olbrzymim przeobrażeniom. Jednak te, które podchodziły w sposób racjonalny, ale też w etycznym rozumieniu tego słowa, do kwestii inwestowania, dzisiaj przetrwały. Kto tak naprawdę dzisiaj przegrał? Czyja firma zbankrutowała? No tych, dla których numer jeden w działalności biznesowej był zysk, czyli była chciwość. Im więcej chciałem zarobić, tym w bardziej ryzykowne instrumenty wchodziłem. Jeżeli podchodzimy jednak do kwestii biznesowych właśnie w sposób etyczny, uczciwy, po chrześcijańsku można powiedzieć, to w długim okresie czasu jednak znowu historia po raz kolejny nas tego uczy, wygrywamy. No widzisz, i okazuje się, że mówiąc dziś w XXI wieku o rycerzach, niekoniecznie musimy mieć na myśli szlachetne postaci ze średniowiecza, czy też bohaterów gier strategicznych. No właśnie, bo te zakony to w gruncie rzeczy ucieleśnienie ideałów ponadczasowych i cenionych pod każdą szerokością geograficzną, no a których w naszych czasach jest jak na lekarstwo. Wiesz co, tak sobie myślę, że dla aktywnych i dynamicznych mężczyzn, którzy nie mogą sobie znaleźć pola do działania w kościele, tacy rycerze Kolumba czy też Maltańczycy, to musi być idealne rozwiązanie. Masz rację i w ogóle wzrusza mnie ta twoja troska o duchowość mężczyzn. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale myślę, wiesz, że jednak ta kuźnia charakterów leży także w interesie samych kobiet, bo przecież która dziewczyna czy kobieta nie chciałaby, żeby jej wybranek miał chociaż część tych cech charakteru, którymi wykazywali się tamci mężczyźni w zbrojach.